Gdzie w ogóle powinniśmy zacząć dyskusję o AI, biznes, wdrażanie praktyka? Nie uważasz, że może być tak, że AI będzie odbierało pracę najsłabszym, a najlepsi pracownicy po prostu będą mieli nagle magiczną różdżkę, która będzie zwielakrotniać e, ich, ich możliwości? Czy Twoim zdaniem Google się kończy? Czy Samsung napędzany AI-em potencjalnie może być? killerem iPhone'a. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami Przygód Przedsiębiorców są Hotel Marriott Warszawa. Miejsce spotkań polskiego i międzynarodowego biznesu od 30 lat. Loża Przedsiębiorców. Dołącz do zamkniętej społeczności doświadczonych przedsiębiorców, buduj wartościowe relacje i zdobywaj unikalną wiedzę, która uczyni Twój biznes jeszcze silniejszym. Ligi do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Gorzycki przygody przedsiębiorców dzień dobry. Drodzy widzowie, słuchacze. Dzisiejszy odcinek dla mnie będzie bardzo ciekawy, ponieważ po pierwsze rozmawiamy z gościem, który wdraża do swojej firmy bardzo mocno sztuczną inteligencję. Natomiast patrząc na szerszy kontekst, który ja obserwuję od wielu lat, bo jestem jego absolutnym fanem, to jeszcze kilka lat temu był w totalnej takiej ciemnej, wiecie czym? Z powodu tego, że jego firma miała pewne zawirowania z Facebookiem, od którego wtedy była chyba dość istotnie zależna. A przynajmniej tak mówili różnego rodzaju eksperci w mediach społecznościowych, którzy już praktycznie mówili, że Michał się skończył i że może de facto pakować manatki. A kilka lat później jego, z mojej perspektywy, nienasycona chęć pogłębiania wiedzy spowodowała, że bardzo szybko zaczęli implementować sztuczną inteligencję do swojego rozwiązania, co spowodowało, że firma stała się dużo bardziej rentowna, jeszcze szybciej rośnie. I kto wie, może wkrótce nie będzie musiał pożyczać od kumpli na swoje ulubione kebaby. Michał Sadowski, brend24. Dzień dobry. <grym> dzięki dzięki za zaproszenie. Witam serdecznie i po takim wstępie jestem teraz mocno zarumieniony. Nie wiem, czy widać. <grym> Mega, nie wiem. Przemiło jest mi cię, Michale, gościć. Dla na samego początku wprowadźmy lekki kontekst z naszym widzom. Co robisz i co to był za konflikt z Facebookiem? I dopiero potem pójdziemy dalej. Jasne. Nazywam się Sadowski i zajmuję się monitoringiem mediów. W zasadzie moja firma zajmuje się monitoringiem mediów, czyli ktokolwiek gdziekolwiek mówi o przygodach przedsiębiorców, czy dowolnej marce, my to wyłapujemy i dajemy dostęp do tego w postaci aplikacji internetowej, aplikacji mobilnej. Można sobie po prostu przeglądać, co mówią o nas w internecie, wyciągać z tego wnioski, budować relacje z klientami. No i ten biznes odpaliliśmy bagatela 13 lat temu. Overnight success. Tak. Najgorsze było pierwsze 10 lat, potem już z górki. I, no I to jest powiedziałbym średniej wielkości firma, może mało średniej wielkości firma. Tysiące klientów w 150 krajach. W tej chwili dobijamy 30 milionów przychodu rocznego. Parę dobrych milionów zysków rocznie. Także. Ile macie biddy, jeżeli to nie jest tajemnicą? I tak to można sprawdzić, jesteście spółką giełdową. Żebym to pamiętał, wydaje mi się, że w tej chwili powiedzmy, między 4 a 8 milionów, jakbym miał strzelać, ale jakby nie śledzę tego, bardziej żyję takimi miesięcznymi, powtarzanymi przychodami subskrypcyjnymi, którymi żyje pewnie każdy współwłaściciel firmy Sasowej. Także to jest taka nasza główna metryka, którą żyjemy na co dzień. No właśnie i. Firma nazywa się Brend 24 tak też, żeby to wybrzmiało. Aha, no właśnie, Link o, oczywiście nie. w opisie tego filmu. Zachęcamy, bardzo żeby korzystać. Mówić. Polskie oprogramowanie, bardzo jakościowe, bardzo pomocne, z bardzo mądrym zarządem, o czym się przekonacie za chwilę. Co to był za beef z Facebookiem dla osób, które nie pamiętają albo nie wiedzą? No tak, mieliśmy taką przygodę w cudzysłowie w. W 2019 roku, nie wiem czy pamiętacie, były wtedy skandale wokół Cambridge Analytica, o tym, że zbierają za dużo danych z Facebooka, wyciągają jakieś dane o personalnych preferencjach, analizują nasze polubienia i tworzą profile demograficzne ludzi w ten sposób. I wtedy na tym nurcie, powiedzmy, na oburzenia zasłużonego względem Cambridge Analytica, pojawiło się garść artykułów o różnych narzędziach, które. Również robią coś z danymi z Facebooka. No i często tam po prostu były wrzucone narzędzia od sasa do lasa, do jednego wora. I między innymi wspomniano o nas. U nas naszą przewiną według autora artykułu było to, że pokazywaliśmy profilowe zdjęcia z Instagrama dla profili, które są publiczne, ale nie biznesowe. To jest jakby bardzo niszowy. Powiedzmy, problem. No i zostaliśmy wrzuceni do jednego wora z aplikacjami, które gdzieś zapisują hasła Instagrama, czy z, zapisują Instagram Stories, czy, czy jakieś grube po bandzie rzeczy robią w związku z, z jakimiś prywatnymi danymi, które przechowujemy na tych platformach. Czyli Facebook potraktował Was bardzo ostro, jakby trochę proforma, że niby kradniecie tak, dane. Tak, ich podejście jest takie, że najpierw trochę strzelają, a potem sprawdzają, czy czy, czy, właściwa, czy, właściwy czy właściwy cel. I więc najpierw zablokowali wszystkich i to nie tylko zablokowali nasz profil firmowy, ale też wszystkie profile personalne z ludzi związanych z brandem, głównie moje profile. I w zasadzie z dnia na dzień straciliśmy dostęp do danych z Facebooka, z dostęp do API, dostęp do naszej aplikacji facebookowej, dostęp do naszego fanpage'u, dostęp do moich profili, jak wspomniałem, no i przez 6 miesięcy musieliśmy udowadniać, że jesteśmy niewinni. Byliśmy poddawani audytowi, gdzie przedstawiciele i Facebooka i firmy, którą Facebook zatrudnił do tego audytu, prześwietlali jakby nasze serwery, prześwietlali co tak, jakie tak naprawdę dane mieliśmy. I kiedy faktycznie zdali sobie sprawę, że jakby żadne z tych danych, które przechowaliśmy, to nie były dane wrażliwe, dane w jakikolwiek sposób naginające ich Terms of service, zaproponowali nam porozumienie, w ramach którego zwrócą nam wszelkie możliwe dostępy w zamian za zrzeczenie się do jakichkolwiek, powiedzmy, też roszczeń względem nich za te straty, które niewątpliwie firma, firma poniosła. Więc my, jako specjaliści od budowania produktów i rozwoju biznesu, a niekoniecznie od tematów prawnych, Przyjęliśmy tę ugodę, oczywiście, po konsultacjach z kilkoma kancelariami i po sześciu miesiącach wróciliśmy na Facebooka. Chociaż smutna rzeczywistość i smutna prawda tego kryzysu Facebooka pokazała, że tak naprawdę problemem nie był brak danych z Facebooka, a bardziej percepcja psychologiczna tego, że czegoś nie ma w produkcie. Bo Rzeczywiście widzieliśmy odpływ klientów, ale odpływ klientów nie takich, którzy faktycznie korzystali z tych danych, albo nie tylko, ale w dominującym stopniu byli to klienci, którzy nigdy tych danych z Facebooka nie mieli, ale jakby usłyszeli, że coś stracili, i to napędzało decyzję o odejściu. Co więcej, mieliśmy dużo więcej procentowo odejść w Polsce niż za granicą. Za granicą w ogóle ten temat przeszedł bez echa, ponieważ jeszcze wtedy mieliśmy mocną nogę, mo mocną, mocną nogą staliśmy na polskim rynku, no to to nas bardzo zabolało, bo polski biznes skurczył się istotnie. W zasadzie w ciągu trzech miesięcy odeszło nam pewnie 20-30% biznesu, a byliśmy wtedy na break even, mieliśmy zero gotówki, zero, bo mieliśmy taki moment, w którym w zasadzie Zaplanowaliśmy wydanie całej gotówki, jaką mieliśmy na koncie pod rozwój i moment, w którym dostaliśmy blokadę, to był najgorszy moment z możliwych wybranych, bo byliśmy to był moment, w którym już zrobiliśmy break even i mieliśmy zacząć generować zyski, mieliśmy zacząć generować cash i zamiast tego cashu pojawiła się nagle strata na setki tysięcy złotych. Wtedy też z jeszcze innych przyczyn Alior Bank wypowiedział nam umowę kredytową, więc nagle straciliśmy umowę, straciliśmy linię kredytową, bodajże na 2-3 miliony złotych. Więc musieliśmy nagle z dnia na dzień zorganizować miliony złotych, żeby cashflow się zgadzał. Pamiętam nasz CFO Bartek robił cash flow codziennie, co jest abstrakcyjnym pojęciem w jakby współce w spółce giełdowej, czy w ogóle w jakiejkolwiek spółce, żeby codziennie cash flow robić, nawet w trudnych momentach w budżecie domowym nie robię codziennie cash flow. Pamiętam, że od połowy miesiąca już zaczynało się zbieranie kasy na, na wynagrodzenia. Pamiętam, jak wypraszaliśmy o przedłużenie terminu spłaty firmę serwerową IQ, która, która bardzo wspaniałomyślnie jakby nam trochę odraczała terminy spłaty, za serwer, które były istotnym kosztem w naszym codziennym życiu, więc no masakra. Po prostu najgorszy możliwy czas, jaki można sobie wyobrazić jako przedsiębiorca. Topniejący biznes, co miesiąc powiększająca się strata, jakby potrzeba przycięcia kosztów o 10%. I jeszcze bycie spółką giełdową w tym wszystkim, co powiedziałbym, akceleruje i zwielokrotnia. Wszystkie te problemy, nie? Bo, bo, bo oczywiście kurs obrywa spółki. Kurs spadł do nawet momentami 14 zł. Dzwoniły wszelkie możliwe osoby, akcjonariusze, media, ciocie i wujkowie ludzi pracujących w brędzie. Także pandemonium i zarządzić tym kryzysem z wielu, na wielu płaszczyznach było dużym, dużym wyzwaniem, ale szczęśliwie. Załoga stanęła na wysokości zadania, wszyscy spieli pośladki, potraktowali to jako wyzwanie. Nie mieliśmy ani jednej osoby, która odeszła, porzucając okręt, powiedzmy, wyglądający jak tonący. Tylko wszyscy spięli pośladki i rzucili się w, w wir pracy, zaczęli wymyślać nowe funkcje. No i jakby z perspektywy czasu mam taką percepcję, że człowiek pod ścianą jest często bardzo, bardzo kreatywny. Wymyślaliśmy wtedy Najlepsze pomysły na to, jak rozwinąć produkt, jak poszukać jakiejś zastępczej wartości, która kompensowałaby ten brak danych z Facebooka. No i jak mawiał Churchill, nigdy nie zmarnuj dobrego kryzysu. A przyzwieku nie zatrzymuj i... się a idąc przez piekło. To są moje dwa ulubione cytaty. W ogóle fajnie, że, że, że ten drugi wspomniałeś, bo ten drugi powtarzałem sobie w tych trudnych chwilach, gdzieś tam e, chcąc w rogu pokoju skulić się i zapłakać w tych trudnych chwilach. Ja tylko Churchillu powiem, że warto jest poczytać wiele źródeł historycznych po to, żeby być może pozbyć się mam wrażenie mylnego wyobrażenia, że zachodni sojusznicy porzucili nas na pastwę Związku Radzieckiego, mhm. bo Churchill był jedynym zachodnim politykiem, który zainicjował powstanie planu inwazji na Związek Radziecki. O nazwie, jeżeli dobrze pamiętam, kryptonim Unthinkable, chyba mm -hmm. to jakoś tak szło. Natomiast no, Zachód był tak bardzo zmęczony trudami II wojny światowej, że po prostu no, rzucili nas na pożarcie, więc jak czasami widzę komentarze a propos Churchilla, to jakby widzę, że tam jest poważny brak wiedzy historycznej autorów tych komentarzy, ale nie o Churchillu dzisiaj. Ale to jest bardzo dobry temat, bo w ogóle biografia Churchilla to jest niesamowita lektura, myślę dla ludzi biznesu również. To jest gość, który był źródłem cytatów, po prostu trzaskał te cytaty, w zasadzie tak. mam, mam wrażenie, że codziennie jedną fenomenalną myśl produkował. I ciekawe też, że historyczne podcasty, czy, czy, czy jakby historyczne źródła przewołujesz, bo to jest też moja taka p, p, pasja, kurczę, moglibyśmy pewnie osobny stępa? podcast nagrać e, tylko na ten temat. Ostatnio odkryłem taki fenomenalny podcast, historie e, w, wojenne, e, czy... E, p, p, no, fenomenalny podcast, który też właśnie odczarowuje wiele takich mitów związanych z, z tym, że nas sojusznicy porzucili, i o tym, że tam, nie wiem, Stalin zatrzymał armię, żeby dać powsta czy Niemcom powstanie warszawskie zniszczyć. Jakby fenomenalny kawał historii, bardzo polecam. bardzo dobrze. Dużo się inspiracji posłucha. biznesowych można wyciągnąć. Właśnie w o co chodzi, bo, bo to e, ludzie myślą sobie, co to ma wspólnego, e, tak samo często słyszę, co na przykład piłka nożna, w której lubię szukać jakichś inspiracji biznesowych, co piłka nożna ma wspólnego, ale tak dużo jak nauczyłem się od trenera mojego ulubionego klubu piłkarskiego biznesowo, to to od mało kogo się tak powiedzmy tyle nauczyłem. Mimo, że go nie znam osobiście, tylko z obserwacji. To pytanie futbolowe, które być może dla niektórych jest profanacją, ale jako entuzjasta, a jednocześnie trochę może lajk jednak w tej dziedzinie, muszę to zapytać, jaki jest sens utrzymywać nadal. Spalonego w grze, w piłce nożnej. Przecież to zabija bramki, a po bramki przychodzą kibice. I potem no, ciężko oprzeć się porównaniom na niekorzyść futbolu, gdzie w NBA pada kosz co kilkanaście sekund, a tu możesz mieć 90 minut medytacji przed telewizorem bez ani jednej bramki. Dobra uwaga. No, w tej chwili dużo jest krytyki nowych przepisów piłkarskich na czele zwarem, który. Miał wprowadzić dużo porządku i, i jakby z, o, zabrać nam poważne błędy. A, no mój klub, kochany klub w tym sezonie jest bardzo mocno dotknięty przez błędy waru z kolei, mm, a nie umiejętności. Nie, no, zdecydowanie nie. <laughs> e, tak. Odpłynęliśmy. <śmiech> <śmiech> tak, wracając do głównego wątku, powiedziałeś o tym wszystkim, o tym kryzysie w sposób taki widać, że to przepracowałeś? że to jest mm -hmm. przetrawione w tobie. Mm -hmm. Natomiast jakby ja to obserwowałem dość z bliska z tego powodu, że po pierwsze, wychowywałem się w dużym stopniu y, też jako prelegent na twoich wystąpieniach na Święcie Kapitalizmu. Mm. Kibicowałem z, <laughs> nie, znaczy, na Isle of MKT. Teraz występujesz na Święcie Kapitalizmu, tak ja jest. się wychowywałem tak na twoich same. wystąpieniach na, na Isle of MKT. Więc jakby to była pierwsza rzecz. Druga rzecz, kibicowałem zawsze Brand24 i sam z tego wielokrotnie korzystałem. I trzecia rzecz, Zaskoczyło mnie to, jak na polskiej scenie internetowo-biznesowej jednego dnia my, można być bohaterem, który jest regularnie cytowany, zapraszany w różne miejsca, a drugiego dnia jest przełącznik w drugą stronę, i nagle jest nagonka medialna na to, że Michał Sadowski się skończył. Jak no, ty się wtedy czułeś? Jak skończył, to by było bardzo. Ja bym się bardzo cieszył, jakby tylko komentarze było o tym, że się skończył, ale tam były komentarze, że ta firma jest już bankrutem, że jest. Bytniczą. No właśnie, teraz pytanie brzmi, jak ty mhm. się w tym wszystkim czułeś? Bo powiedziałeś, podniosłem <laughs> teraz mowę o tym, że zespół dźwignął, że kreatywność i tak dalej, że w, w, wspólnik dowiózł. Jakby to, to wszystko rozumiem, ale. Jak ty się w tym wszystkim odnalazłeś? Jak ty się czułeś? I, i gdybyś mógł dać być może jakieś przemyślenie, refleksja a propos tego czasu dla osób, które aktualnie przeżywają swój metaforyczny konflikt z Facebookiem mhm. oraz nagonkę konkurencji, otoczenia, rodziny i tak co byś powiedział? Jeśli przechodzisz przez piekło, idź dalej. No, jakby nie było wyjścia, chciałbym móc tutaj powiedzieć jakieś brawurowej historii o tym, że mieliśmy różne alternatywy, różne kroki, miałem powiedzmy jakieś plany B, aby, aby robić coś innego, No, ale prawda jest taka, że nie miałem po prostu wyjścia i, i, i też ciężko było, myślę, zawieść oczekiwania, jak, jakby, jak widziałem, jak zespół pędzi do tego, żeby, żeby, żeby z tego się podźwignąć, żeby obronić dobre imię spółki, jak wspólnicy o to walczą, to jakby ten team spirit ci mobilizował mobilizował to jest tak że momentami ja starałem się myślę za, zarażać y, y, optymizmem ale momentami ja potrzebowałem żeby ktoś mnie po prostu przytulił i powiedział mm. że wszystko będzie dobrze i takich momentów było dużo, i to, 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 to było takie dziwne, bo były dni, w których to ja gdzieś tam ciągnąłem do przodu, a były dni, i było ich wiele, w których, tak jak mówię, mnie ktoś wyciągał z narożnika płaczącego i mówił: Damy sobie radę, jakby mu, mu, musi, być, musi być lepiej. Natomiast no to wszystko sprawiło, że teraz jestem trochę bardziej pewnie cynikiem. Jakby ja ogólnie moim życiowym problemem jest to, że jestem taki bardzo, chyba naiwny. Z natury, to znaczy wierzę, zawsze wierzyłem w takie jasne pojęcie sprawiedliwości i tego, że ta prawda zawsze wygra i, jakby, i tego typu bzdury. A w tej chwili, jakby ten przykład mi, mnie, mnie odczarował. Bo ja nawet popełniłem masę błędów wynikających z tego, że wierzyłem, że ludzie nie zrobią nam krzywdy, jak, jak się okaże. Jakby mm. nagrałem, nie wiem czy pamiętasz, ale nagrałem wtedy wideo, gdzie opisałem dokładnie o co chodzi z tym naszym, naszą batalią z Facebookiem, licząc na to, że okej, okay, ludzie staną za nami, cała polska branża stanie za nami, może nie cała, ale istotna część polskiej branży stanie za nami i, 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 i jakby pomogą nam ten problem rozwiązać, może wytworzą jakąś presję na na, 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 na tamtych, żeby przyspieszyli chociaż ten proces audytu. No i bardzo się prze, przeliczyłem, bo okazało się, że duża, ludzi, duża część ludzi to po prostu zaczęła się rozglądać za tym, gdzie jest fajny kamień, który można by w nas rzucić. I najbardziej się zaskoczyłem tym, że często to byli właśnie ludzie, którzy, których postrzegałem jako gdzieś tam przyjaciół spółki, przyjaciół firmy, którzy coś firmie zawdzięczają którym firma kiedyś pomogła na różnym etapie. Także od tamtej pory jestem może trochę cynikiem. Mhm. Tro, trochę tej naiwności ze mnie uleciało. Zamykając jeszcze ten, ten temat, tych negatywnych komentarzy. Z czego z swojej perspektywy wynikała tego typu nagonka zamiast właśnie wsparcia, że. Murem za polskim biznesem. Bo jakby dla mnie to jest niepojęte. Może jestem za młody, albo może jestem z innego pokolenia, ale jak widzę tego typu właśnie jakąś taką dziwną satysfakcję, albo nagle próbę budowania swojej eksperckości na analizie tego, że ktoś komuś się nie powiodło, bo ktoś miał kiepski biznes, albo od zawsze wam mówiłem, że ma kiepski biznes, to jest takie. Przepraszam, że użyję tego słowa, ale to jest takie, takie chłopskie, takie robotnicze, mhm. takie nie mające nic wspólnego, z, nazwijmy to taką wyższą tkanką społeczną, która powinna być ponad mhm. takimi bardzo pierwotnymi, żeby nie powiedzieć, archaicznymi i debilnymi instynktami. Z... Zgadzam się, ale niestety te archaiczne instynkty, myślę, są w mniejszym lub większym stopniu w każdym z nas i każdy z nas z nimi walczy od y, momentu, w którym. Widzimy sąsiada w, dobrym, w dobrej furze, po moment, w którym widzimy biznes, który jest większy od mojego, któremu poszło może lepiej niż w moim, i e, jakby pokonać sobie te instynkty, żeby nie zazdrościć, żeby. Podejść, zapytaj, jak to zrobił. On, on powie, wbrew pozorom naprawdę powie. jakby Ja to robiłem wiele razy. To jest, to jest dla mnie super wypychanie się ze strefy komfortu, że podchodzę do gościa, który ma 1,90 m, jest taki, jeździ G klasą, i się pytam, słuchaj. Jak to zrobiłeś? Piękna fura, powiedz mi jak to zrobiłeś, nie? I gość jest zszokowany, bo nie wierzy w to, że o to mógł zapytać Polak. Jak często mówi, że w leasing i... <gry> y wiesz co, przeważnie jest takie bardzo duże uczucie i zachowanie skromności i pokory, że wiesz, jakby lata pracy i tak dalej, jakby jest bardzo podobna narracja, no ale to wynika z tego, że no najczęściej duży status majątkowy wynika właśnie z tych 13 lat ciśnięcia, nie? No właśnie, maraton, nie sprint. Więc temat nagonki mamy zamknięty, no jakby, no, tak się zachowują niestety ludzie, więc apel widzowie, słuchacze, że jeżeli w waszym otoczeniu jest ktoś, kto aktualnie przeżywa pewnego rodzaju trudności i kryzys, zamiast oceniać, zamiast komentować, zamiast szukać kamienia, zadzwoń i zapytaj, jak możesz pomóc. Tak, słusznie? było też dużo osób, które zadzwoniły które napisały, tak żeby nie, 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 nie tworzyć takiego jedno, jednorazowo czarnego obrazu, to, to było też dużo osób, które, które wtedy się sprawdziły, stanęły na wysokości zadania, po poślady, pytały czy mogą pomóc jakoś od wyprowadzenia kota na spacer, po umycie w fury, proponowały daleko idącą pomoc, także no i to są tak, tak jakby Pewnie przyjaźnie, które są na lata Bo są zweryfikowane przez taki najtrudniejszy okres mm -hmm. Ja tylko powiem coś Co może trochę zaorać mój wcześniejszy apel Ale trudno, bawmy się słowem Ja jak słyszę takie Czasami opinie czy teksty Że a, bo na zachodzie to jest tak A, bo na zachodzie wszyscy są uśmiechnięci, pozytywni I tak dalej A, w Polsce to jest tak i tak To ja zawsze odpowiadam, słuchaj Spójrz sobie na naszą historię Trzy rozbiory Dwie wojny, i jeszcze komunizm na dokładkę. To, że mówimy po polsku, jest cudem, bo pokazuje naszą nieustępliwość jako nacji. I pamiętaj, że u nas kapitalizm i w. Pewne wynikające z tego zachowania czy wartości, niezależnie od tego, ile osób próbuje udowodnić, jak bardzo jest to zły system, do pewnego rodzaju zachowania i wartości wynikające z kapitalizmu dopiero zakorzeniają się w naszym społeczeństwie od dopiero 30 lat, a na Zachodzie 100, 150, 200. Przecież to jest, to jest kolosalny przestrzał, więc. Trochę jak w reklamie Milki, bądźmy dla siebie odrobinę bardziej wyrozumiali i zamiast narzekać, że jest tak i tak, to bądźmy tym zachowaniem, które chcemy widzieć w innych. 100% zgody i wydaje mi się, że jest też dużo rzeczy, z których możemy być dumni, bo um, o ile nie mamy jeszcze tych doświadczeń zbudowanych dziesiątek lat, nie mamy ludzi wiesz, drugiego, trzeciego, czwartego pokolenia po egzicie, mm -hmm. y, którzy. Którzy dzielą się wiedzą. W tej chwili jednym z głównych problemów, które ja widzę w Polsce, jest to, że ludzie, którym wyszło, niechętnie dzielą się wiedzą. Nie? Takie inicjatywy jak Loża. Przedsiębiorców. przedsiębiorców są stosunkowo młode. To prawda. Jakby są oczywiście jakieś kluby biznesowe, które, które działają od dawna, ale czy w tych klubach faktycznie funkcjonuje istotny przepływ wiedzy, tak jak w przypadku loży, gdzie są webinary, gdzie... Jakby... No my ich zasypujemy, I... to jest po prostu nawałnicy. No właśnie jest, jest na to duży rynek I, i, i jest wiele rzeczy, z których możemy być dumni. Ta nieustępliwość, która właśnie wynika pewnie z tych rozbiorów, z tych Powstań z, tych, z tego komunizmu. No, to jest nasza supermoc, wydaje mi się, i to jest taka, wydaje mi się, supermoc właśnie przedsiębiorcy. Dlatego z tego regionu myślę, będzie coraz więcej przedsiębiorców, bo, bo jakbym miał Zdestylować bycie przedsiębiorcą do jednej tylko cechy, to jest właśnie ten, jakby ta nieustępliwość, ta cierpliwość do, do, do tego, żeby robić to coś wystarczająco długo, aby pojawiły się z tego sensowne pieniądze. I ten wątek nam doskonale podsunął kolejny rozdział tego, tego nagrania, tej rozmowy, gdzie omówiliśmy, jaki mieliście kryzys, a teraz mam wrażenie, że też z racji tego, że jakby nie patrzeć, jesteś osobą publiczną. Do tego jesteś przedsiębiorcą, do tego masz firmę, która ma wyniki, jest transparentna, jest na giełdzie, to uważam, że jesteś jednym z niewielu, i teraz użyję słowa, które, na, na które twoja wrodzona skromność prawdopodobnie z automatu włączy syreny. Trudno, jesteś jednym z niewielu rodzących się autorytetów w kontekście wdrażania AI do biznesu. Jesteś praktykiem, pokazujesz to na swoich nagraniach na LinkedInie. W ogóle bardzo wam polecam. Ja osobiście bardzo lubię. Śledzić wpisy Michała, to z tego powodu jest jakby w tym programie, bo widzę, że jakby chłopnika do rzeczy, plus robił webinar dla Loży i Loża powiedziała spoko morda, nie? Do tego jest jeszcze. To jest publikowane po, więc był prelegentem święta kapitalizmu po raz drugi? Drugi, po raz drugi. Więc. No i do tego jesteś oczywiście prelegentem święta kapitalizmu, które rozpoczyna się jutro, tak, panie Kasprze? Jutro, zgadza się? Jakby to kalendarzowo wszystko mi się ułożyło w głowie dobrze. Więc. Jesteś praktykiem, który wdraża AI do waszej firmy, i masz ku temu twarde dane pokazujące, że to ma sens, że to się przekłada na pieniądz. Więc wchodząc teraz właśnie w te obszary, które mogą wygenerować szanse dla polskich przedsiębiorców, gdzie w ogóle powinniśmy zacząć dyskusję o AI, biznes, wdrażanie, praktyka? Są dwa obszary, w których pewnie sztuczna inteligencja może pomóc przenieść firmę na wyższy poziom. Pierwszy to jest powiązanie produktu, który oferujemy z, ze sztuczną inteligencją. Wydaje mi się, że jest to taka największa fala, największa szansa technologiczna, największa szansa w ostatnich dziesiąt, dziesięcioleciach. Jakby bardzo mocno wierzę, że jesteśmy świadkami największej rewolucji w historii technologicznej cywilizacji. Jakby większa niż internet, na pewno większa niż urządzenia mobilne. Większa niż maszyna parowa? Tak, tak. No zdecydowanie największa, po prostu z wszystkich, które obserwowaliśmy. I jest to gigantyczna szansa dla biznesu. I my jesteśmy pewnie dobrym przykładem na to, jak duża jest to szansa, bo w nawet bardzo początkowej fazie tej rewolucji już skorzystaliśmy na tym bardzo mocno, podnosząc średni przód per klient. Dwój, półkrotnie, prawie dwójpółkrotnie na, na nowych klientach. I, i naprawdę raczej. masz przekonanie, że to jest mhm. zasługa głównie AI, a nie jakichś innych czynników, które mogą wiele trochę z zamazywać czynników. obraz? Nie, wiele jest czynników, ciężko pewnie przypisać tylko i wyłącznie do AI. Mam też tego typu case, którym się nie podzielę. Natomiast yy, sztuczna inteligencja jest pewnie jednym z głównych kontrybutorów tego, tego co nam się udało zrobić w ostatnich latach. I jakby nie umniejszając fenomenalnej pracy, którą zespół wykonał także w innych obszarach, które mają istotną kontrybucję, ale podzieliłbym to na dwa obszary. Jeden to jest, to jest właśnie powiązanie produktowe, a drugie przebudowa organizacji przy użyciu tej sztucznej inteligencji, i w większości firm od tego bym zaczął. Bo to jest bardzo niski owoc do zerwania. Znaczy bardzo szybko możemy wdrożyć czata GPT w, w dziale marketingu czy SEO Surfera fantastyczna Wrocławska firma, um, która też, te, też też ma świetne rozwiązania korzystające ze sztucznej inteligencji. Um, bardzo szybko możemy wdrożyć, nie wiem, Eleven Labs, żeby odpalić własny podcast y, i dotrzeć do nowej widowni. Bardzo szybko możemy wdrożyć wewnątrz firmy Fireflies, czyli wirtualnego asystenta, którego możemy wysyłać w naszym imieniu na dowolne spotkania po to, żeby tworzył z nich transkrypcję, podsumowania. I w tej chwili, kiedy to nagrywamy, trwa spotkanie analityczne, na którym u nas, czy status analityczny, na którym nie mogę być wewnątrz naszej firmy, więc wysłałem tam po prostu swojego wirtualnego asystenta, który stworzy transkrypcję. Podsumuje, utworzy mi. Podsumowanie statystyki tego, kto ile mówił, co o czym mówił, jakie są główne action pointy. I to jest, to jest niesamowite. I, yy, I wdrożenie tego typu rozwiązań trwa pff, czasami kilkanaście minut, bo jakby zarejestrowanie się, podpięcie tego podfirmowego Slacka, czy dowolny ekosystem, w którym działamy, jest bardzo szybkie. Jak się nazywa ten asystent? Fireflies. Fireflies. Jest, Fireflies. O ile-mi wiadomo, jedyny, który działa z językiem polskim, nie tylko z angielskim, bo w Google. Yy, Workspace ma takie usługi dla języka angielskiego, jest garść tego typu produktów za granicą, ale głównie działają dla języków angielsk czy dla, dla angielskiego czy dla jakichś innych języków, a Fireflies działa całkiem nieźle po polsku, także bardzo dobre narzędzie. I takich narzędzi, takich niskich owoców do zerwania jest naprawdę bardzo dużo, więc. Ja w, ja w tej całej rewolucji, ja trochę teraz, jak przedstawiasz mi jako autorytet, czuję się jak Michael... rodzący się autorytet, żeby twoja skromność się okay, Doceniam. Jakby czuję się trochę jak Michael Scott z tego mema, gdzie yy, młody Michael Scott odbiera gratulacje od szefa, i ma jeszcze takie długie włosy, <laughs> yy, saszetka na, na ten, yy, jakby, nie wiem czy do końca to są zasłużone gratulacje. Myśmy na pewno mieli dużo szczęścia, że postawiliśmy na sztuczną inteligencję. Powinna Gratulacje. Temu. To jest okazanie tobie publicznej wdzięczności, okay. że chcesz się dzielić tą wiedzą, bo wystarczy, że zainspirujesz chociaż jednego przedsiębiorcę, który wzmocni swoją firmę, to, to będzie miało wpływ na te miejsca pracy, to będzie miało wpływ na to, na to że zostawi większe podatki, a one będą miały lepsze, dro... dzięki temu będziemy mieli lepsze drogi, szpitale, szkoły i tak dalej. Więc ja jestem fanem każdej formy dystrybuowania jakościowej wiedzy. Kontynuuj. <noise> Fenomenalnie jakby podpisuje się po tym, to jest jeden z głównych problemów w polskiej przedsiębiorczości, ten brak wiedzy, ale to, to o tym można by mm -hmm. pewnie osobno gadać godzinami. Więc jakby dostęp do tego typu narzędzi i te niskie owoce do zerwania to jest niesamowita szansa dla większości biznesów, to, że możemy łatwo wdrożyć narzędzie w obsłudze klienta, który bardzo szybko zamieni nasze konto w, nie wiem, w intercomie czy w jakimś innym narzędziu, w którego korzystamy, w jakimś narzędziu typu live chat, wszystkie konwersacje z klientem na, nadworną firmową bazę wiedzy o tym, o problemach klientów, o tym, że nowe osoby, które dołączają do organizacji, już nie muszą przychodzić szkolenia, z, z, nie musimy wyciągać jedną z osób z działu obsługi klienta, żeby przeszkolić nową osobę, ona się może przeszkolić z wirtualnym konsultantem, który wie, wie wszystko i jest w stanie pomóc przeprowadzić nową osobę, z zonboardować. Jakby nagle wiedza cała firmowa, która nie wiem, jak u Was w loży, ale u nas w Brandzie jest rozsiana na, trochę na Slacku, trochę na Guru, trochę na y, Google Docsach w wielu różnych miejscach. Teraz, jak pojawia się nowa osoba w organizacji, żeby wdrożyć ją we wszystkie procesy, we wszystkie te źródła wiedzy, staje się to istotnym wyzwaniem. Teraz to wszystko jest w jednym miejscu, można sobie pogadać o którejkolwiek godzinie w nocy poprzez czata. Z, z, z jakby z istotą, może istota to za dużo słowo, ale z jakimś takim bytem, który wie wszystko o firmie, ma dostęp do wszystkich metryk, wszystkich statystyk, wszystkich rozmów z klientami jakie mieliśmy, wszystkich wyzwań jakie klienci zgłaszali i jest w stanie w tym, w tym podpowiedzieć, no to to jest jakby niesamowite narzędzie, które przynosi firmę, organizację na wyższy poziom efektywności, także bardzo mocno wierzę, że to jest duża szansa i w tych dwóch aspektach, w dwóch obszarach można bardzo wiele zyskać w najbliższych latach. Jak to zrobić? Można w zasadzie z dnia na dzień wdrożyć e, jakby narzędzia takie jak, jak, jak czat GPT i tak trochę wydaje mi się, że misją zarządów dzisiaj jest bycie ambasadorem takich nowości jak ta sztuczna inteligencja, co, co brzmi dziwnie, bo mamy, jest już z nami od, od wielu lat, ale powiedzmy od dwóch lat jest to gigantycznym trendem. I ja postrzegam, że moją rolą wewnątrz naszej organizacji jest bycie takim ambasadorem. To znaczy, trochę chcę być takim Januszem, który chodzi po spotkaniach firmy i mówi: Dobra, ale czy jest tam AI? Albo ile tego AI w AI? Nie? <grymne> Jakby, <grymne> <grymne> Oczywiście żartuję sobie teraz, ale chodzi o to, żeby jednak cisnąć w różnych y, dziedzinach życia firmowego na to, żeby wdrażać te nowe technologie, bo. Też nawet w organizacji, która jest bardzo zwinna, która jest bardzo otwarta na nowe technologie, takie jak my, był istotny opór przed, przed tymi nowościami. Jakby ludzie się przede wszystkim tego boją. Pierwsze, pierwszy strach jest oczywiście, zabierze to pracę. OK, wdrożymy AI w, w, w dziale obsługi klienta, no to pewnie zwolnimy połowę ludzi na drugi dzień. Jakby to jest. Zrozumiałym tokiem myślenia przez ludzi, ale ten tok myślenia niestety bierze się z, z takiego moim zdaniem bardzo błędnego myślenia wielu przedsiębiorców, że AI to jest narzędzie do o, o przycięcia kosztów. A moim zdaniem to jest narzędzie do tego, żeby przenieść pracę na wyższy poziom, żeby robić rzeczy jeszcze lepiej, żeby przejść tą ostatnią milę jeszcze szybciej, jeszcze lepiej. Oferować jeszcze lepszy produkt. Tu I... się wtrącę, bo Ty popełniłeś mm -hmm. wpis całkiem niedawno na LinkedInie tak. na temat właśnie tego. Mam wrażenie, że ten, ten wpis, przynajmniej w moim odbiorze, mm -hmm. był taki nacechowany takimi e, bardzo takim silnym statementem przedsiębiorcy, który nie zgadza się z perspektywą, że AI będzie wykorzystywane w dużym stopniu do odbierania ludziom pracy. Nie do końca. W sensie zgadzam, zgadzam się, że może tak się dziać, mm -hmm. ale uważam, że to jest głupota. Znaczy uważam, że firmy, hmm. które tak robią, popełniają gigantyczny błąd i bardzo szybko zdadzą sobie sprawę, jak dobrze pójdzie dla nich, zdadzą sobie sprawę, jak wielki błąd popełniły i będą musiały się z tego wycofać. Dob Oczywiście poza hmm. firmami, które działają w jakiejś monopolistycznej branży, gdzie mogą mieć totalną wyjepkę na to, czy, czy obsługę klienta, jakość usług itd. I teraz tak, gdybym powiedział, że się zgadzam, to możemy iść dalej i nie ma z tego nic ciekawego, nie? Okay. więc trochę na siłę spróbuję spojrzeć z drugiej perspektywy, żeby cię zmusić do większego wysiłku, a mianowicie, czy ta perspektywa jest taką perspektywą, w którą ty faktycznie wierzysz? Czy może ta perspektywa jest po prostu zgodna z bardzo family friendly wizerunkiem marki osobistej pod tytułem Michał Sadowski, że hej, nic się nie martwcie, AI wam nie odbierze pracy, ci, którzy będą tracili pracę, to ci przedsiębiorcy, którzy tak robią, to są tacy, wiecie, nie do końca akumaci w tej materii, więc prawdopodobnie pożałują. no, ale z drugiej strony, nie uważasz, że może być tak, że AI będzie odbierało pracę najsłabszym? A najlepsi pracownicy po prostu będą mieli nagle magiczną różdżkę, która będzie zwielokrotniać ich, ich możliwości. Jakby ja to obserwuję w różnych firmach, no bo też mam taką specyfikę, że te, że, że, że te wywiady dają mi pewnego rodzaju insight w możliwość rozmów z właścicielami, szczególnie również poza kamerą. No i ja nie mam takiego jednoznacznego, przepraszam, tutaj lekka szydera tęczowego odbioru, że ojej, jakby to nie, będzie, nie będziecie tracić pracy. Moim zdaniem niektórzy będą tracić pracę. Bardzo dobre bardzo dobre pytanie i to nie jest tak, że ja twierdzę, że nikt nie straci pracy. Jakby jedyne, co twierdzę, to firmy, które pójdą tym tropem i będą zwalniać ludzi, jakby okej, okay, wdrożyliśmy AI konsultanta, teraz możemy dzwonić połowę ludzi z helpdesku, połowę ludzi z obsługi klienta, że to są firmy, które popełniają błąd. To, to, to jest to jest jakby mój jedyny argument i Oczywiście, można go odbierać jako granie pod publiczkę, jako tutaj Michał, e, e, czempion ludu, który staje po stronie ludu, który e, jakby... W Naprzeciw AI i tak dalej, ale ja jestem największym, myślę, albo jednym z większych y, fascynatów AI. Przed spotkaniem jaraliśmy się tutaj obaj okularami, które tak, mają dostęp zaraz. do sztucznej inteligencji, i y, y, to my się tym szczerze jaramy, więc jakby nie mam tutaj dużej motywacji, żeby y, stawiać naprzeciw AI. Więc y, to, jak ja do tego podchodzę. Może, może powiem taki trochę anegdotyczny przykład, który wiadomo, nie jest idealną statystyką, ale, bo, ale myślę, dobrze opisuje to, o co, o, o co mi chodzi. Ja tylko zaznaczę, że my teraz sobie tak naprawdę spekulujemy i dyskutujemy, bo hmm. nikt z nas nie wie, jak ta przyszłość będzie wyglądała, więc po prostu ścieramy różne punkty widzenia, żeby Jasne. dyskutować ku edukacji. Ale dobrze, dobrze, dobrze. Mi się akurat podoba ten to jakby wiesz, oponowanie. Um. Na początku po wdrożeniu sztucznej inteligencji i różnych narzędzi jak rzuciłem się na różne narzędzia, jednym z takich narzędzi było polski transkryptomat. Wcześniej używałem Happy Scribe, to jest narzędzie do tworzenia transkrypcji anglo-polskojęzycznych przy podcastie. Nagrywam podcast, nagrywam tam, też mam kanał na YouTubie. Mhm. I link w opisie filmu. <noise> I y, z, zazwyczaj większość y, czasu, który spędzam przy produkcji odcinku, to nie jest na nagrywanie odcinka, tylko na zmontowanie go, wyprodukowanie, opis, potworzenie tych rozdziałów y, y, na YouTube. No to jest jakby duża zmora, więc y, bardzo szybko zaprzęgłem do tego, czy zaprzęgnąłem do tego różne narzędzia. I teraz. Wcześniej transkrypcję zamawiałem w, po prostu u osoby, która robiła tę transkrypcje i to, to jakby białkowo powiedzmy generowała. Więc tak, rzeczywiście pierwszy, pierwszy efekt był taki, że ta osoba może straciła klienta, bo przerzuciłem się na narzędzie, które, które robi jakoś tam podobną robotę. Ale bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że jakość tego no nie jest idealna. A zależy mi na tym, żeby jakość była idealna. Więc szybko wróciłem do tej osoby i powiedziałem: słuchaj, jakby mam tutaj narzędzia, które produkują mi coś, co jest powiedzmy, w 70% zajebiste, a ja chcę 100%. Nie? O, to, co zamawiałem u ciebie, było 100%. I okazało się, że ta osoba też zaprzęgnęła te narzędzia do, 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 do swojej pracy i że generuje już przy użyciu tych narzędzi, te narzędzia pomagają jej dojść do 70%, dzięki czemu ona się może skupić na tych pozostałych 30%. Robi to taniej, więc koszt dla mnie jako klienta, tej czyli osoby, obniżyła ci cenę tę mi, mi, mi obniżyła cenę zamawiania kolejnych transkrypcji, ale mimo, że robi to taniej per klient, to jest w stanie obsługiwać dziesiątki więcej klientów i jej biznes rośnie. Więc de facto... Jakby ta poprawa efektywności to, to nie jest rząd tam kilku procent, kilkunastu procent, nawet kilkudziesięciu procent, tylko to jest rząd wielkości e, poprawa efektywności, dzięki czemu takie studio tłumaczeń, jakby szybko adoptując się do nowego krajobrazu, wdrażając te nowe technologie, nie tylko nie traci pracy, jest w stanie utuczyć swój biznes. Ja, ja do tego podchodzę w ten sposób. To znaczy, czy na przykład czy sztuczna inteligencja zabierze pracę prawnikom? No nie, bo, bo nawet jeśli będzie prawnik, któremu zabierze pracę, bo ktoś skorzystał sobie z czata GPT, żeby ten, już pomijam to, czy, czy jesteśmy w stanie zaufać na tyle sztucznej inteligencji? Myślę, że jeszcze wiele lat nie będziemy jej ufać na tyle, żeby yy, faktycznie. Od, Delegować sprawy prawne. Plus pozostaje kwestia brania odpowiedzialności. Tak jest. Kluczowa rzecz. Tak jest, ale myślę, że pojawi się bardzo dużo pracy dla prawników, którzy lewarują sztuczną inteligencję, żeby robić rzeczy po prostu lepiej. Żeby bazową analizę wykonać przy użyciu sztucznej inteligencji, przeskanować ją szybko i ocenić, czy jest to okej, okay, i skupić się na tej ostatniej mili, czyli robić dokładnie to, to w co my wierzymy mocno w brand 24 że sztuczna inteligencja nie jest po to, żeby zastąpić mi kontentowców. Nie jest po to, żeby zastąpić ludzi w dziale obsługi klienta, ona jest po to, żeby oni na dojście do 70% zajebistości ich pracy poświęcali rząd wielkości mniej czasu, po to, żeby więcej czasu mieli na przejście tych ostatnich 30%. I wiecie, jakby rok temu nasza praca pewnie nie była w 100% idealna. Pewnie nigdy nie będzie, bo czym jest 100%, ale jakby po prostu praca się przeniesie na wyższy poziom. Taką moją ulubioną anegdotą jest powiedzmy porównanie do Photoshopa, kiedy Photoshop dziesiątki lat temu się pojawił. Wszyscy mówili, święcili jakby koniec pracy dla fotoedytorów, koniec pracy dla fotografów, fotoedytorów. Po co skoro można wszystko w Photoshopie? A jednak Photoshop po prostu przeniósł. Pracę przeniósł to, co postrzegamy jako profesjonalne yy, zdjęcia na poziom wyżej po prostu. I tak samo jest z innymi narzędziami, na przykład do edycji wideo. Praca, którą dzisiaj robi Kacper nagrywając ten odcinek, to jest praca, którą 10-20 lat temu wykonywały profesjonalne jakieś studia, typu ATM z wielkim narzutem. Czy, czy to oznacza, że. Yy, Ci ludzie już nie pracują, że w tej chwili nie ma pracy dla, dla operatorów kamery, czy no nie, jakby to się zmieniło, bo poziom poszedł do góry. To coś, co postrzegamy jako profesjonalną pracę poszło poziom do góry. I dlatego uważam, że firmy, które patrzą na sztuczną inteligencję bardzo przez taką wąską szczelinkę oszczędności na kosztach, są firmy, które popełniają błąd i nie wykorzystują tej szansy, żeby uciec do przodu. Ja uważam, że to jest szansa na, uciec, na ucieczkę do przodu, szansa, żeby wyróżnić się na tle konkurencji, popłynąć na tej wielkiej fali. Um, a nie zaoszczędzić parę złotych na tym, że o, jakby ograniczymy ilość konsultantów. Nagranie odbywa się w hotelu Mario do Warszawa. Jest to pięciogwiazdkowy hotel w centrum miasta, dysponujący 523 pokojami i apartamentami. Każdy z nich ma oszłomiający widok na Warszawę. Tu rozwijając wątek ucieczki do przodu, wyobraźmy sobie kilkuosobowy zarząd jest ich pięciu, czterech podchodzi w sposób nazwijmy to delikatnie nonszalantski do AI, że no spoko taka tam nowinka, zobaczymy. No i piąty jest na Maxa zajerany, widzi w tym szansę. Jak ten piąty powinien postępować, żeby być może entuzjazmem zarazić pozostałych, żeby oni chociaż mu nie przeszkadzali? W tym przypadku rekomendowałbym bardzo krótki test. To znaczy Wdrożyć to testowo w którymś z działów, dać szansę temu tego typu narzędziom, poczekać, aż ludzie do tego dojrzeją, aż ludzie do, z tym się oswoją, i zobaczyć efekty. U nas efekty były błyskawiczne. U nas zauważyliśmy, że w dziale kontentu jesteśmy w stanie produkować dwa razy więcej treści, lepszych niż poprzednio, więc podniosła tym się. Samym tym samym składem podniosła się i, i, i jakość, i ilość produkowanych treści, więc. Zazwyczaj jest ten trójkąt jakość, cena, szybkość wdrożenia. Tutaj nagle sztuczna inteligencja przełamuje ten trójkąt. Jesteśmy w stanie robić rzeczy nieznacznie wyższym kosztem, bo koszt Saosurfera czy czata GPT to jest tam 20 baksów miesięcznie. No to nie osoba. to jest Jeden obiad, no to nawet nie ma o czym mówić. Nie? <grym> I, yy, a, a robimy rzeczy lepiej, szybciej. I teraz. Pytanie oczywiście, jak wykorzystamy ten wzrost efektywności? Można znowu myśleć bardzo krótkowzrocznie, moim zdaniem, można pomyśleć, dobra, to potrzebujemy, wystarczy nam połowę kontentowców, a można myśleć, to my teraz podbijemy, będziemy w stanie teraz podbić świat, będziemy w stanie w tej, w tej chwili ob, nie wiem, obstawić dwa razy więcej zwrotów kluczowych w wynikach organicznych w Google, będziemy w stanie robić jeszcze lepsze rzeczy. Nasz content będzie jeszcze bardziej przyklejał użytkownika do, do, do ekranu, zatrzymywał go przy lekturze artykułu. I to jest podejście, które, które mocno rekomenduję: jakby przetestować wdrożenie takiej technologii w którymkolwiek z działów i zobaczyć, jak, jak, jak ludzie reagują. Dać to programistom, dać co-pilota programistom, zobaczyć, jak, ja, o ile mniej błędów popełniają, o ile szybciej są w stanie dowozić nowości produktowe. Jakby tempo, w którym my produkujemy nowości produktowe. Jakby ja spadłem z fotela, jak, jak w zeszłym roku, pojawiając się na statusach, programiści zaczęli dowozić więcej niż to, na co się umówiliśmy. Zazwyczaj historycznie były problemy z dowożeniem terminów, to znaczy gdzieś tam deadline nie był dowieziony. Każdej firmy. Trzeba było przesuwać ten deadline, coś tam się rozjechało, gdzieś tam czegoś nie przewidzieliśmy. Klasyka gatunku. A tutaj nie tylko dowozili to, co się umówiliśmy, ale pojawiały się jeszcze dodatkowe nowości, na które znaleźli czas w międzyczasie w sprincie, bo, bo po prostu mieli więcej czasu, więc no, niesamowite nowe możliwości. I taki test moim zdaniem jest w stanie bardzo szybko pokazać wartość i udowodnić bardzo. Organoleptycznie, to, że warto wdrażać te technologie. My to takich już... testów robimy systematycznie bardzo wiele. Niektóre z tych testów też nie wychodzą. Nie chcę też ostaczać wizji, w której AI rozwiązuje wszystkie problemy. Były narzędzia, które zachowywały się słabo. Jakby no, z całym szacunkiem do Google'a, ale ten duet AI, który służy do odpis, wprowadza funkcje AI do um, skrzynki mailowej. Też transkrypcje rozmów na Google Meetie. Na razie działa słabo, przynajmniej dla języka polskiego, więc po testach na razie zaparkowaliśmy ten temat do czasu, aż wdrożą język polski. Także nie zawsze te testy wychodzą, ale warto, żeby takich rzeczy testować jak najwięcej, bo myślę, że mało która firma będzie mogła sobie pozwolić, aby przegapić tą wielką falę, którą teraz obserwujemy. To łącząc początek odcinka. Z tym co powiedziałeś teraz czy twoim zdaniem Google się kończy czy Google czeka śmierć Nie zdecydowanie nie myślę że Google musi ma jeszcze parę lat pracy w istniejącym modelu No ale musi odkryć się na nowo bo w tej chwili wielkim wyzwaniem z perspektywy Google pozostaje to jak za jak podejdą do tak zwanego search generative experience czyli odpowiedzi Takich jak w czacie GPT czy w Gemini, ale wewnątrz wyników organicznych Google, czyli już nie tylko dostajemy linki do artykułów na, na zadaną frazę, ale dostajemy konkretną odpowiedź. Trochę już się, już się to dzieje od, od, od lat w postaci snippetów, ale w tej chwili będzie się działo mocniej, i teraz jak te odpowiedzi um, będą. Czy one będą odsyłać ruch do, Google, do, 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 do stron, a odsyłanie ruchu do, do, do stron zewnętrznych jest w zasadzie jedną z istot bycia Google'a. Z drugiej strony im bardziej będzie to promował, tym bardziej będzie kanibalizował swój własny model biznesowy oparty na reklamach, więc to, to, to myślę będzie stworzyć... Cały nowy segment wyszukiwa nowych wyszukiwarek internetowych w tej chwili. Nie masz wrażenia, że Google jest teraz takim tro trochę miejscu, w którym był Apple przed powrotem Jobsa? Nie zastanawiałem się nad tym, przyznaję szczerze. Mhm. Bo powiem ci, że jak ja korzystam teraz z Google, to mhm. mam takie uczucie, jakbym cofnął się 20 lat wstecz i próbował coś znaleźć w wyszukiwarce Yahoo! <laughs> Takie mam uczucie wiesz, I, i, i łapię się na tym, że to przestało być dla mnie komfortowe. Ja wręcz czuję się sfrustrowany, że muszę samodzielnie przeklikiwać się przez te linki, podczas gdy, jak pytam o to samo czata, to nawet jeżeli są czasami halucynacje, to te odpowiedzi są szybkie i niezwykle precyzyjne. Mhm. Ja też myślę, że Google w tej chwili jest w mocną w obronie. To znaczy jest inicjatywa jest zazwyczaj była po ich stronie. W tej chwili jest po stronie kogo innego. I to co widzieliśmy przy no, delikatnie mówiąc fiasko związanym z, z, z powiedzmy z, z, jak to, jakby to powiedzieć z dokładnością zdjęć które generuje ich model jakby nie wiem czy, 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 czy widzę proszę. Oni w, w jednej z pierwszych wersji multimodalnego modelu, który potrafi też generować obrazki jak zapytałeś na przykład o, o, o to, mówiliśmy trochę o historii, pokaż mi obrazek, nie wiem, żołnierzy SS stojących gdzieś tam w, w szeregu. No i część z tych żołnierzy SS była czarna w sensie czarnoskóra, tak? Ale to jest modne teraz. No, no Może tak, ale podąża wjechało za bardzo, wjechały za bardzo jakieś takie dodatkowe obwarowania, żeby wszystko było poprawne politycznie. I to, to, to zadziałało mocno w konflikcie z dokładnością historyczną. Kocham obserwować te cudowne zderzenia poprawności politycznej z realiami biznesowymi, bo to wygląda jak po prostu próba zdominowania tira przez wróbla. <laughs> tak, musieli się z tego szybko wycofać, więc no widać, że, że, że oni są w tej chwili mocno w defensywie i to jest super ciekawe gdzie to pójdzie ale to jest też moment który jest myślę arcyciekawy dla przedsiębiorców bo jest to moment w którym dużo się zmienia moment w którym się dużo zmienia to jest moment w którym można dużo wygrać jakby fortuny budowane są w takich momentach jak ten i to nie tylko na sprzedawaniu łopat, bo w tej chwili najtańszym, najprostszym sposobem zrobienia fortuny jest wyprodukowanie kursu o, o tym, jak, jak wykorzystać AI, ale... Twój już jest w produkcji, nie? <laughs> nie, 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 właśnie ja, ja od nic, niczego nie sprzedaję. I, i, I dla mnie osobiście to będzie niesamowite obserwować ten nowy segment, myślę, narzędzi, które wypełnią lukę, która definitywnie powstanie w, w rozkroku Google'a pomiędzy chęcią zachowania starego modelu reklamowego opartego na, 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 na klikach w wynikach, w, 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 w wynikach wyszukiwania i Tą chęcią konkurowania z, z, z czatem GPT pod kątem odpowiedzi w, wewnątrz, wewnątrz wyników. Jakby to stworzy pewnie szansę na nową wyszukiwarkę. Nie tylko konkurencję na poziomie Bing versus, versus, versus Google, ale potworzą się nowe wyszukiwarki, pewnie potworzą się nowe formy interakcji w ogóle z internetem. Przed chwilą sobie rozmawialiśmy z okularami, które widzą i słyszą wszystko to, co my widzimy i słyszymy. Uważam, że forma interakcji z produktami fundamentalnie się, fundamentalnie się zmieni. To, na co my w tej chwili stawiamy najbardziej, to jest forma asystenta marki. To znaczy, uważam, że to, jaki produkt w tej chwili oferujemy, czyli panel internetowy czy aplikację mobilną, gdzie można sobie wyklikać, żeby znaleźć sobie wnioski zobaczyć, co ludzie mówią o nas, to jest. To za parę lat będzie archaiczny model interakcji z usługą czy produktem. Większość z nas będzie przyzwyczajona do tego, że z produktem czy usługą można pogadać językiem naturalnym, czy to czatem, czy to głosem, i będzie można powiedzieć mu: weź, sprawdź mi, jak na konsumentów, jak na przeciętnego konsumenta wpłynął kryzys związany z LPP i raportem yy, Hindenburga. Tak? Mhm, tak. Yy, więc. Jakby niesamowite nowe możliwości interakcji z produktami, cały nowy w ogóle segment narzędzi, cały nowy model interakcji z internetem, no i gigantyczne szanse dla przedsiębiorców, nie tylko, żeby założyć nowy biznes, ale też, żeby unowocześnić dotychczasowy, unowocześnić dotychczasowy żeby znaleźć nowe źródła akwizycji klientów. W tej chwili coraz więcej na przykład u nas klientów przychodzi z czata GPT. To jest niesamowite. Niesamowite, bo po prostu ludzie pytają, poleć mi jakieś narzędzie do monitoringu internetu. Pytają już nie Google, tylko czata GPT. Albo wow. poleć mi, w jaki sposób mogę zadbać o reputację, nie wiem, swojej restauracji w internecie. No i możesz. Jednym z rzeczy jest monitoring tego, i przy monitoringu możesz korzystać takich produktów, jak tam, nie wiem, Google Alerts, Brand 24, czy nie wiem, Brandwatch, tak? Polecają kilka narzędzi, w tym nas. I coraz częściej od klientów słyszymy, że przyszli do nas nie z Google, nie z afiliacji, nie z reklam, nie z, z jakichś tam podcastów czy czegoś innego, tylko właśnie z czata GPT. I już jakby pozycjonowanie się pod czata GPT to będzie myślę cała nowa branża, cały nowy segment, tak jak dzisiaj mamy SEO. Więc wiele nowych szans, koło których ciężko przejść obojętnie, bo to, to są szanse, na których będzie można budować całe nowe biznesy w dowolnej branży. Nowy sklep internetowy sprzedający cokolwiek, nie wiem, pieluchy. Rozmawialiśmy o pieluchach. Nowy sklep internetowy sprzedający pieluchy, ale dla którego głównym źródłem ruchu od razu go projektujemy tak, żeby głównym źródłem ruchu był czat GPT. Wszystko robimy pod czata GPT. Nie? Albo pod inne ogólnie pod modele multimodalne. Jezu, albo jak, ja, jak ja roz <laughs> lubię rozmowy z gośćmi, którzy jak o czymś mówią, to są po prostu jak hydra. Zadajesz im pytanie, a ich odpowiedź generuje kolejne odpływamy, trzy pytania. Odpływamy. Ale to nic jakby uważam, że pokazujemy bardzo w dużym, w szerokiej perspektywie, cały ten kontekst AI-owy, jeżeli chodzi o biznes. No i teraz, ale przez to, że odpłynęliśmy, to, to rodzi automatycznie pytanie. Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę, który. Trochę się waha, ale ten odcinek go na swój sposób przekonał wobec szeroko rozumianego AI-a. Słucha tego, co, co ty mówisz, Widz, widzi jak płoną ci oczy z ekscytacji i myśli sobie taki trochę przytłoczony tą mnogością możliwości mm -hmm. i myśli sobie Jezu, ten Sadowski o tym tak mówi, jakby to było takie lekkie i oczywiste, ale przecież jest tego kurczę, tyle i każdego dnia dochodzą nowe rzeczy, że ja nie wiem gdzie zacząć. Mm -hmm. Gdzie zacząć? Ach. Myślę, że można zacząć od wspomnianego tego czata GPT jako podstawowe narzędzie, z którym można się zacząć bawić, można zacząć szukać sposobów na to, żeby pojawiać się w tym czacie GPT. Jakby zaczynają się pojawiać artykuły odnośnie tego, jak można pozycjonować, jak można ułatwić czatowi GPT, zaindeksowanie treści na nasz temat. Można zacząć od tego, żeby w sekcji meta w strony wstawić. Specjalną linijkę odpowiadającą za to, żeby się otworzyć na crawlery od OpenAI, które latają po internecie, indeksują różne treści, można się otworzyć na te treści. Wiele stron zamyka się na te treści, bo takie firmy, jak nie wiem, Newsweek, New York Times nie chcą być e, crawlowane przez czata GPT, co znowu daje szansę innym. Tak? Mhm. Jeśli e, my zarabiamy gdzieś indziej, niż na samym byciu wydawcą, niż na reklamach, które się pojawiają na blogu, to, to, to nam Powinno zależeć na tym, żeby nas dobrze ten czat GPT zindeksował, więc możemy się na to, na to otworzyć. Więc milion nowych możliwości. Kogo ty śledzisz w internecie? No właśnie, jakby dla mnie takim głównym źródłem wiedzy na ten temat jest YouTuber Matt Wolf. Jakby mam zawsze pewność, że cokolwiek się mega dużego odwali, w związanego z sztuczną inteligencją, on o tym, o tym nagrywa dedykowany odcinek. Super Goleś, bardzo fajnie jasno o tym mówi. Anglizyczny kanał, ale. Jakby fenomenalna dawka wiedzy. Sam testuje te narzędzia, to znaczy nie tylko robi gdzieś tam przedruki newsów, które gdzieś przeczytał na, ver, na Verge czy, czy, czy gdzieś indziej, ale sam wdraża, testuje, pod swoje zastosowania ma, ma kanał YouTube i ma taką własną stronę, która jest powiedzmy listą najróżniejszych narzędzi ai które gdzieś tam znalazł, więc ma taki mały biznesik, ale to myślę, że znaczy pewnie set tysięcy dolarów, więc pewnie nie taki mały. Ale jest to idealne zastosowanie, idealny biznes na to, żeby zastosować właśnie najróżniejsze narzędzia. I pokazuję, jak tam skorzystał z Eleven Lapsa, jak tam skorzystał z, z tego Firefly'sa, jak wykorzystuje jakiś nowy multimodalny model od Anthropic. Bardzo fajne źródło wiedzy, ja w zasadzie codziennie rano, no teraz jak jechałem po drodze, to obejrzałem sobie kilka filmików z jego udziałem, i znowu zapisałem sobie jakieś tam notatki głosowe, jak spróbuję. Niektóre z tych narzędzi wdrożyć w naszej firmie, więc to jest takie pewnie źródło, od którego można zacząć. Ja też staram się gdzieś tam o tych najważniejszych narzędziach, które w moim przypadku były największymi takimi Michał gendżerami. Sadowski Linkedin, bo już widzę po jego twarzy, że już się kryguje, że taki jest on pewnie... Michał Sadowski Linkedin, dzisiaj dajecie mu follow, podziękujecie mi później. Mów dalej. <laughs> dzięki bardzo. O, to właśnie mówiłem, że nic nie sprzedaje, ale wychodzi, że sprzedaje trochę siebie. Um... Im oni będą mieli więcej pieniędzy dzięki Tobie, tym więcej ode mnie kupią. Każdy wygrywa. <laughs> Ja jakby mocno w to wierzę. Jakby nie, nie sprzedawałbym czegoś, czego sam nie, z czego sam nie korzystam, więc tutaj naprawdę uważam, że nie minie kilka lat, a będziemy obserwować pierwsze historie biznesów, które mają 100 milionów przychodów i są jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi. Naprawdę wierzę, że. To jest totalna zmiana paradygmatu. Tak. Naprawdę wierzę, że dzisiaj każdy z nas, takich przedsiębiorców, ma, ma, ma supermoce. Jakby w postaci tych narzędzi, supermoce, które sprawiają, że mogę szybko sobie stworzyć stronę, mogę szybko zrobić sobie jakiś research, Mam prywatnego analityka w postaci czata GPT, gdzie mogę wgrać plik z, z, z moją sprzedażą z ostatnich 12 miesięcy. On mi może poszukać tam korelacji trendów i stwierdzi: O kurde, Michał, twoje chipsy, które produkujesz gdzieś tam w fabryce, czy tam kraftowo, sprzedają się dużo mocniej w kontekście finałów Ligi Mistrzów, więc może powinieneś jakoś to powiązać marketingowo, żeby w przyszłości w przyszłości wokół tego się, się zakręcić, więc jakby się w głowie nowe mieści. możliwości i myślę, że lada moment będziemy obserwować właśnie takie czasami jednoosobowe działalności, które generują naprawdę gigantyczne, no miliony złotych, więc hmm, myślę też, że sporo ludzi, którzy dzisiaj pracują właśnie też u kogoś, zwietrzy też szanse na to, żeby po prostu założyć własny biznes i będziemy mieli wysyp po prostu Mikrodziałalności, czy, czy, czy ma, nawet małych przedsiębiorstw, które ludzi, którzy po prostu generują sobie szybko stawiają sobie mały skleping internetowy i może zatrudniają dwie-trzy osoby, albo nawet samemu działają, automatyzując sporo procesów. Więc hmm, znowu wracamy do tego tematu, czy zabierze pracę. Nawet w przypadkach, w których gdzieś zabierze, jeśli firma wybrana Myśli krótkoterminowo tylko o tylko obcięciu kosztów, to znowu myślę, że otworzy to tak wiele możliwości stworzenia własnych biznesów, stworzenia jakby własnych różnych projektów, że no, jakby nie jesteśmy w stanie jeszcze nawet pojąć, jak wiele tych możliwości będzie. Podsunąłeś mi z automatu wątek, który, o który i tak chciałem zapytać, ponieważ ja jestem ogromnym fanem tego, że. I jednocześnie inaczej jestem przeciwnikiem tego, że biznes nie jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego. Bo to jest często patrzenie otchłań i jedzenie szkła. Co ty przeżyłeś w sposób <grym> ewidentny, o tym było na początku. Nie? Amen. Więc nie każdy chce iść w tym kierunku, żeby potem przejmować się procesami, pracownikami, podatkami oraz masą innych elementów. Natomiast. Przedsiębiorczość to jest cecha, która, którą może wykształcić w sobie każdy. I pracownik na etacie, i przedsiębiorca, każdy. Więc do tych osób, które oglądają ten materiał, które są pracownikami i chcą być pracownikami, bo o godzinie 16 chcą wyłączyć telefon i się nie przejmować, to co im byś powiedział a propos bycia AI-oriented, żeby swojemu szefowi, pracodawcy, który o tym za bardzo nie myśli, żeby tak wiesz. Podsunąć takiego pożytecznego konia trojańskiego, że żeby stać się ambasadorem AI w firmie, w której się pracuje, bo to prawdopodobnie będzie miało wpływ na karierę tej osoby, na większe zarobki, na większą zyskowność tej firmy, będą same plusy. A jak szef będzie miał bunkier zamiast mózgu, no to zawsze można odejść tak, i no, założyć właśnie biznes tej tak Właśnie sam Zależy powiedzieć. od motywacji tej, tej osoby, o której rozmawiamy. Jeśli jesteś osobą, która dobrze się czuje po prostu na etacie i o 17 lubi. Się odciąć i, i jakby myśleć o innych rzeczach, co totalnie szanuję, bo więc wręcz zazdroszczę, bo pewnie i ja i ty mamy czasami takie momenty, gdzie myślimy sobie Jezus Maria, jakie, jakie cudowne byłoby życie na etacie. Jak, jak, jak wspaniale byłoby nie mieć ty, tego i tego i tego problemu. nie? Także w przypadku takiej osoby ja bym. Po prostu wykorzystał sztuczną inteligencję, żeby leżeć pół dnia na plaży, a pół dnia pracować. Ja, jakby ja to powiedziałem u nas grafikowi wewnątrz firmy, stary, dla mnie to ty powinieneś w tej chwili przez pięć dni, w przez cztery dni w tygodniu popijać mojito na plaży w, na Teneryfie, przez piąty dzień tylko w, 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 popijając dalej to mojito w, w, wpisać parę promptów jakby przerysowuje, to to nie jest oczywiście aż takie proste, ale możesz gigantycznie dużo czasu zaoszczędzić wdrażając w swojej pracy różne, różne, różne techniki związane z sztuczną inteligencją. Tak jak ten gość od transkrypcji, tak? Jakby on oszczędził gigantyczną ilość czasu, przez to jest w stanie robić więcej klientów, mógł im obniżyć cenę, ale nadal ma więcej biznesu i pewnie jeszcze czasu mu zostaje co, 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 tydzień, co tydzień dużo przez to, że, że, że tak dużo tej Podstawowej roboty wyjęło mu, wyjęła mu sztuczna inteligencja, którą sam dla siebie zaprzęgnął do pracy. I, yy, więc ludziom, którzy, którzy preferują taki model, zarekomendowałbym, żeby po prostu wdrożyć to, aby, aby, aby zaoszczędzić sobie więcej czasu, który mogą przeznaczyć na rodzinę, pasję, cokolwiek. Natomiast ludziom, którzy. Chcą czegoś może więcej od tej kariery zawodowej. No to rzeczywiście możecie być ambasadorami tej sztucznej inteligencji i zachęcać organizację, żeby wdrażała. Po pokazywać, że się da, przekonywać, że się da. Zachęcać do tych testów, o których tutaj wspomnieliśmy. Y ja o niczym innym nie marzę, jak tylko o osobie, która przyjdzie i powie mi wewnątrz brenda, że słuchaj Michał, przetestowałem takie fajne narzędzie, chcielibyśmy coś takiego wdrożyć. No, to, to jest idealny, idealny model, kiedy to wychodzi od osoby, bo przyznam, że model, w którym to wychodzi od zarządu, to też nie jest łatwy model, bo tak jak wspomniałem, pierwsza reakcja ludzi była taka, że o nie, o nie, to jest... To, 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 to jest słabe, to jakość tego nie jest taka jak, jak to, jak, jak jakość tego co my robimy, co jest zgodne z rzeczywistością i pewnie jak to wdrożymy, to za chwilę nas, połowę z nas zwolnią. Nie? To, to jest ukręca... tak, ukręcanie bata na siebie. I trzeba było ich przekonywać, że, że, że jakby to nie jest model, który, w którym my chcemy operować, że chcemy robić rzeczy lepiej, a nie, a nie, a, a nie robić połową załogi te, te same rzeczy. także w zależności od tych dwóch modelów jakby jest, jest to duża wartość personalnie dla Ciebie, albo duża wartość, albo duża szansa na to, żeby wy, zbudować swój autorytet też w organizacji. Nie? Bo jak sobie myślę o ludziach, jakby, jakbym był w tej chwili w, na etapie poszukiwania pracy, był juniorem albo midem i szukał, szukał pracy, to stawiałbym na co, jakby. Szukał tego, czym się pasjonuje, ale, ale dodawał ten AI-owy twist. Jakby, nie wiem, był prawnikiem, to zacząłbym się reklamować na, na, na segment AI prawnik, nie? Wyspecjalizować się w tym temacie. Jakby powstanie cała nowa kategoria, myślę, że powstaną całe nowe strony. Całe nowe strony typu Rocket Jobs czy, czy, czy Just Join IT będą tylko o, o, o pracach związanych z AI. Nie? Więc. Wypozycjonować się jak najszybciej na, na tę niszę, niszę w cudzysłowie. To jakby kiedyś, kiedyś się wydawało, że IT to jest nisza, no jakby wydawałoby się, powiedzmy, 10 lat temu głupotą, że, 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 że postawienie strony ogłoszeniami w, o pracę w IT to głupota. Przecież to jest jakaś nisza, to, 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 jakby, to, to nie starczy, żeby zrobić biznes. Patrzmy na, na, na Piotka Nowośelskiego biznes, nie? To jest, jaka to jest duża firma, jaka to jest duża działalność. W, ta, w takiej niszy, w cudzysłowie. I taka, takie same nisze powstaną w sztucznej inteligencji, więc powiązanie się wcześniej z tym tematem, zainteresowanie się mocno tym tematem no, jest dużą szansą na akcelerację tej kariery. Nie? Ja jak, mówię, jakbym był prawnikiem, to bym, to bym mocno zinkorporował sztuczną inteligencję, sprawił, że ona wykonuje za mnie pracy 70% pracy tej bazowej. 70 pracy tej bazowej Miałbym więcej czasu, żeby przejść na te, te ostatnie 30 i Pewnie jeszcze jakby mógłbym rzeczy robić więcej, podjąć więcej klientów i jeszcze by mi czasu zostało na, na, na rodzinę. Nie? Plus ten uwolniony czas daje przestrzeń do tego, żeby mam wrażenie, sku żeby skupić się na mam wrażenie wciąż niedocenianym obszarze umiejętności już bez podziału pracodawca pracownik, umiejętności miękkie, no bo nawet jeżeli sobie turbo zoptymalizujesz robotę, ale ktoś ci wbił do głowy, mama, otoczenie, czy ktoś tam inny, że sprzedaż to jest nawijanie makaronu na uszy, albo że ty nie zatrudnisz ludzi, bo nie będziesz po nich poprawiał, czy jakieś tam tego inne, tego typu bzdety, które sobie powtarzasz, które ci dzielą od twojego celu, który chcesz osiągnąć. No to jeżeli tego nie przeskoczysz, no to AI pomimo swojego zaawansowania może być i tak trudne, żeby w ogóle, żebyś odniósł sukces, no bo koniec końców to jest może banał, co teraz powiem, ale w biznesie ty musisz budzić sympatię i zaufanie na swój sposób, a jak tego nie potrafisz, może być różnie. Tak jest. Będzie powrót jakby na salony tych umiejętności, które wydawałyby się w dzisiejszych czasach już trochę mniej istotne w czasach digitalizacji wszystkiego. Ten jakby umiejętność porozmawiania na żywo, jak tutaj siedzimy sobie naprzeciwko siebie, będzie też już bardzo, bardzo doceniane, choć w tych digitalowych oczywiście wsparciem też będzie ta sztuczna inteligencja. W ogóle Dzisiaj oglądałem rano przed, przed wyjazdem tutaj z Wrocławia filmik gościa, który był w stanie zautomatyzować proces rekrutacyjny swój, tworząc swój wirtualny awatar i dzwaniając się na telekonferencje, rozmowy kwalifikacyjne, gdzie po prostu spotyka się z rekruterem i rekruter mu zadaje pytania i te odpowiedzi na pytania są generowane przez czata GPT, ale wypowiada je wirtualny awatar tego programisty. I powiem Ci, że wygląda to absurdalnie, realnie. To znaczy, wygląda to naprawdę dobrze. W życiu bym się nie połapał, że jest to generowane przez AI. Może tam troszeczkę monotonne są odpowiedzi, nie ma tej ekspresji jakoś i tak dalej, ale za chwilę pewnie ona się pojawi, bo jesteśmy w, jeszcze w bardzo wczesnych dniach tej rewolucji. I. No i to jest niesamowite, bo ten koleś się w stanie opierdzielić tysiąc rozmów rekrutacyjnych dziennie, wysyłając tam swoje, swoich agentów AI-owych, którzy odpowiadają perfekcyjnie, super składnie, jego twarzą i, i wymówionymi Ile to tworzy oczywiście też zagrożeń, bo my tu mówimy o samych szansach, nie? Ile to tworzy zagrożeń? W Ja no to z Piotrem koniecznym, już trzeba byłoby pogadać, tak, zabezpiecznika. Cały, To pewnie stworzy cały nowy segment bezpieczeństwa. Anty-AI-owego, yy, więc znowu wiele szans dla, na, na stworzenie biznesu tylko pod po, po tą gałąź. No jakby no super ekscytujące czasy. Jakby ja bym w tej chwili chciał mieć czas, żeby założyć 10 kolejnych biznesów, bo szans jest tysiąc codziennie na, na, na to, żeby stworzyć kolejny biznes, który będzie hitem. To co ty powiedziałeś, ale to tak brzmiało jednym zdaniem, a wydaje mi się, że powinniśmy to odrobinę bardziej rozciągnąć, bo to jest super cenna perspektywa w kontekście AI-a. To jest to, że ten wzrost wydajności może ci pozwolić obniżyć ceny. I to, I to jest obniżenie ceny już nie kosztem jakości, tylko z powodu wzrostu wydajności procesu. I nagle się może okazać, że twoja konkurencja bardzo obudzi się z ręką w nocniku, no bo jeżeli ty będziesz robił coś przy tej samej jakości jedną czwart za, za, za powiedzmy połowę albo za nawet jedną trzecią, jedną czwartą tego, co inni, no to przecież dla konkurencji to jest w ogóle jakaś rzeźnia. Więc jeżeli się pod to ustawisz... Tak weź konkuruj teraz z tym typem, który robi transkrypcję przy pomocy Happy Scribe'a czy Transkryptomatu. Trwa to zamiast półtora godziny pracy pięć minut i on jest w stanie poświęcić pozostałe, nie wiem, 30 minut, powiedzmy, na to, żeby dopieścić ten skrypt i żeby był tak o on w w detailing contentu. Tak, w 35 minut robi robotę dużo lepszą niż inne studio w półtora godziny, nie? żeby nam to nie, umie, nie umknęło. Pani Kasprze, czy możesz Michałowi podać okulary, żebyśmy o nich chwilę porozmawiali? Szanowni widzowie, słuchacze, od pewnego czasu chodziło za mną to, żeby kupić sobie okulary ray Stories. Dobrze wymawiam? Tak, dobrze, tak, ray tak, tak. Stories. Michał zrobi wam tutaj krótką recenzję, ponieważ ma ten gadżet od niedawna. Ja głęboko wierzę, że jeżeli moja menadżerka Julia po raz kolejny okaże swoją magię skuteczności, to ja wkrótce też będę szczęśliwym posiadaczem tego fenomenalnego. Mam wrażenie, że słowo gadżet umniejsza temu narzędziu, więc nazwijmy, że to jest raczej narzędzie. Michale oddaję głos. Yy, ale to jest w ogóle, zobacz, jakie to jest trudne dla mnie, personalnie, że wychodzę teraz, jakbym promował, yy, jak product placement, yy, mety. Któr... Czyli boli cię to, że nie płacą? Nie, też, ale, ale zobacz, przez pierwszą część rozmowy opowiadaliśmy o tym, jak krzywdę, jaką krzywdę zrobił nam Facebook, mhm. <laughs> więc ja mam wszystkie powody, myślę, mam największe powody z, tutaj z, z wielu osób, żeby nienawidzieć tej organizacji. Bo, bo, bo zrobili nam niemałe kuku. Nie? Przeszliśmy najtrudniejsze chwile, jak wspominaliśmy, biznesowe w kontekście tego. Lecz w głębi duszy a, a, wiesz, że a, a, nic ci w życiu nie dało więcej, jeżeli chodzi o twój rozwój biznesowy. A to już... <laughs> a tego nie mówmy, jakby tego, tego jechać nie, z nimi, okej. Okay. Tego nie mówmy, no, no jakby, Umówmy się też... Yy, no to jest duża korporacja, to jakby... Trudno jest z nią jakoś sympatyzować, trzymać kciuki, jak wiesz, za jakiegoś underdoga, nie? To nie jest jakiś mały startupik, który ten, a mimo to jakby uwielbiam to urządzenie. Mimo, że nie, jakby nie, nie, jestem, nie jestem fanem marek w ogóle bogatych, chociaż nie powiem pewnie tego mówić, bo żyję z monitoringu większych marek, <gry> ale, ale no, nie, nie przepadam za markowymi rzeczami. U mnie od stóp do głów jest jakiś, powiedzmy, sieciówka, jakby nie mam drogich ciuchów na sobie. A mimo to uchwyt fotograficzny, komputery która... za dziesiątki tysięcy złotych, jakby rozumiem, jakby tak. zero paradoksu. Uwielbiam technologię, która tutaj jest. Mogę się zapytać o wszystko. Mogę się zapytać, um, powiedzmy, hey Mera, uh, can you tell me a history of Palace of Culture and Science in Warsaw? and science in warsaw was built in the 1950s in the soviet style and remains a dominant feature of the city skyline. Okej, okay. nie wiem, no, ile było słychać. Jak... Mam nadzieję, że mikrofon ściągnął, jak, jak nie to pod... Ja nie oddycham z ekscytacji. <laughs> <laughs> Jakby I... 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 To jest jeszcze bardzo podstawowa wersja, bo to jest to jest jeszcze akurat mam Ale early jest. early access do wersji beta, a za chwilę wejdzie multimodalny. AI do tych okularów, czyli będzie nie tylko mógł odpowiedzieć na pytania tekstowe, jakby pytania zadane tak jakbym pytał czata GPT, ale będzie, będzie, będzie też widział wszystko to, co ja widzę, lub słyszał to, co ja słyszę, jeśli, jeśli go o to poproszę. Tak? Czyli mogę go zapytać, co to za muzy co to za piosenka leci. Albo będę mógł go zapytać. Jakby Co to za budynek? Albo opowiedz mi historię tego budynku, albo co to za góra tam na horyzoncie, albo co to za zwierzę? No i teraz uzupełnimy, bo niektórzy mogą się zaraz zastanawiać, dobra, ale skąd on będzie wiedział? W, tym, w tych okularach jest kamera. A tak, pewnie od tego powinniśmy byli zacząć. Jest, jest kamera, jest głośnik, jest mikrofon, więc one widzą i słyszą wszystko to, co my słyszymy. Um, no i to daje naprawdę niesamowite możliwości. Wydaje mi się, że to będzie... Jeśli umówmy się, wszystkie aspekty związane z prywatnością, bo mieliśmy już kiedyś Google Glass, który został zaorany przez po prostu legislację i jakby kwestie prywatności zaorały ten projekt. Jeśli kwestie prywatności nie zaorają tego projektu, no to to jest niesamowita nowa szansa, niesamowita nowa przestrzeń, gdzie po prostu... Jakby otaczający nas świat uzyskuje kolejną warstwę, z którą możemy wchodzić w interakcję. Jakby rozszerzana rzeczywistość, ale nie obraz nałożony na to, co, co my widzimy, tylko, tylko bogactwo informacji. Tylko bogactwo informacji. Mogę na, wiesz, na rozmowie rekrutacyjnej, w, to, to są akurat przyciemnione, w zerówkach, mogę na rozmowie rekrutacyjnej słyszeć pokostnie w głośnikach. Dokładne instrukcje, co mam powiedzieć, nie? albo na fizycznej rozmowie rekrutacyjnej na żywo, albo. No, no, kwestia przewodników w, mie w miejscach, których, w których ten, no, to niesamowite nowe możliwości, także. A z rzeczy pewnie trochę banalnych i trywialnych dla niektórych, ale dla y, ludzi, którzy nie mieli lepszego wykształcenia, więc zostali influencerami, tak jak ja, to jest to po prostu rzecz znakomita, że możesz bardzo łatwo robić zdjęcia, po prostu naciskając na guzik na ramce, a przytrzymanie oznacza, że nagle uruchamiam się nagrywanie, tak. i wszystko jest przepięknie zsynchronizowane z telefonem i możesz momentalnie robić tak stories, jest... nagrywać rolki. Wszystko z perspektywy pierwszej osoby bez konieczności trzymania e, hełmu z. z, go, z, go, z, z Ty, czekaj. Moment, ja mam teraz zaćmienie. Jak się nazywam te kamerki małe? Okay. GoPro, GoPro, GoPro. Go Sport, to są mm -hmm. takie sklepy. Zamiast trzymania na głowie hełmu z kamerkami GoPro, to możesz po prostu mieć okulary, które dobrze wyglądają, które są w bardzo różnych ramkach, które mają różne typy szkieł. No po prostu. I są tańsze niż markowe okulary. Ile zaniedałeś? Nieco ponad 1000 zł. Ja. Pierd no, także. Kurde, wygląda jakby odcinek, sponsorem odcinka był Meta. Nie? nie jest, ale gdybyście chcieli nam przelać e, się to my zawsze Meta. To, to jest zawsze nienawidzona organizacja, która zrobiła nam mega krzywdę. <grymne> nie, tak. No, Okej, okay, jesteśmy już neutralni. Ale ogólnie uważam, że y, też duża część tej rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją będzie, miała, będzie towarzyszyła urządzeniom mobilnym. Nie? To, że telefon, to że, to, to, że, to, że w telefonie mam w tej chwili. Te, te funkcje sztucznej inteligencji, to, to jest też niesamowite, Ty masz jakiś podgląd na mój y, tablet, czy nie? Nie. No bo napisałem sobie pytanie, które chciałem ci właśnie zadać i ty znowu mi to podprowadziłeś, to, czy, czy trochę, trochę jest... jest to creepy, nie? <laughs> Słuchaj, ja lubię sobie tak, przez to, że, y, o czym gadaliśmy już wcześniej, coraz więcej, coraz więcej czytam sobie o historii, no to jak czytasz sobie o historii i widzisz pewnego rodzaju paterny, to potem zaczynasz się zastanawiać, jak może wyglądać przyszłość. Mm -hmm. Dla nas dzisiaj nie do pomyślenia jest, że poszedłbyś do lekarza i lekarz przy tobie odpaliłby fajkę. No, to jest nie do pomyślenia, ale kilka dekad temu to była norma. Tak, nie? kilkaset lat temu lekarz mówił, weź zapal fajkę, żeby ten dym ogrzewał tę <grym grym grym> no, no właśnie, <grym> dokładnie. No i teraz pytanie w kontekście AI-a i tego, jak bardzo jesteś blisko z technologią. Ty jesteś w ogóle chyba Samsung Boy, nie? Jestem. Jesteś jestem, Samsung Boy, nie? Tak. Z tego, co słyszałem, to w Samsungach najnowszych została wprowadzona funkcja, gdzie AI w czasie rzeczywistym tłumaczyć język. I teraz pytanie: jak bardzo może to przeorać branżę szeroko rozumianą lingwistyczną? Pozwólcie, że zamykam temat okularów, nagram fragment wypowiedzi, podejście chłopakom, potem plik. Więc myślę, że translatorzy to jest branża, która musi się. Jak najszybciej zaadoptować do tego nowego trendu. I podobnie jak z transkrypcjami, bo transkrypcja to jest bardzo, bardzo podobny segment, więc podobnie jak z tej historii z gościem, który robi transkrypcję, myślę, że oni muszą się do tego zaadoptować i po prostu wykorzystać tą sztuczną inteligencję w swojej pracy, aby, aby dostosować się do tego nowego krajobrazu. Natomiast nie ma co czarować, jest to segment, którym bardzo szybko może być dotknięty. Myślę, że jeszcze przez parę lat i zaufanie do sztucznej inteligencji będzie zbyt niskie, żeby to wpływało, więc jest na to czas, jest czas na to, powiedzmy, zaadoptowanie się do tego nowego krajobrazu. Natomiast no, na pewno jest to branża, która za 5-10 lat będzie istotnie dotknięta tym, że każdy z nas pod ręką ma tłumacza w okularach, w telefonie czy gdziekolwiek indziej. To jeszcze powtarzając fragment pytania. Czy ty będziesz wraz z żoną pilnował tego, aby dzieci wasze uczyły się umiejętności językowych? Czy uważasz, że biorąc pod uwagę w jakim tempie ta technologia gna, że to będzie bez sensu po prostu? Nie jest to bez sensu. Bardzo mocno wierzę w naukę języka jako istotny element rozwoju, czy dzieciaka, czy dorosłego. Sam uwielbiam uczyć się nowych języków. Także zdecydowanie Jestem za. Nawet jeśli latencja tych usług będzie super szybka, będą w stanie w locie wychwytywać, tłumaczyć to jakby lepiej od nas, to jest garść tych umiejętności bazowych, których nie outsourcowałbym do sztucznej inteligencji. No bo jakby zmierzamy w ten sposób do takiego utopijnego czy dystopijnego wyobrażenia świata, w którym Michał z Adrianem nie spotykają się na żywo, bo nie ma to sensu, tylko wysyłamy na spotkanie, każdy z nas wysyła naszych AI asystentów, którzy mają dostęp do całej wiedzy, wszystkich naszych czatów, wszystkich naszych wiadomości na Messengerze, jakich mieliśmy, wszystkich naszych inside joke'ów, mhm. anegdot jakichś ze święta kapitalizmu i tak dalej. Oni sobie pogadają, a potem nas updajują w ciągu 5 minut, jak tam minęło półtora godziny spotkanie między naszymi agentami. No to to, to bez, bez sensu, nie? No to rzeczywiście może jest to jakaś oszczędność czasu, ale to, to chyba nie o to chodzi, nie? Więc jest już rzeczy, których nie opłaca się po prostu outsourcować, bo dają też niesamowitą frajdę. Nie? Także ja bym się tego nie bał i też myślę, że przy całej. Prędkości i gigantycznej prędkości, w której postępuje progres, jeśli chodzi o tą sztuczną inteligencję, to siła obliczeniowa i powszechność tych usług nie będzie jeszcze tak duża w, za 2 trzy lata, może 5, nawet więc. Jakby to, to nie jest tak, że za 5 lat świat będzie kompletnie nie do poznania, i wszędzie każdy z nas będzie miał 30 asystentów, będzie wysyłał ich po spotkaniach i tak dalej. Będą ludzie, którzy tak będą pracować, będą ich może tysiące, może nawet setki tysięcy, ale to nie będzie mainstream, nie? więc do tego, do tego jeszcze minie trochę czasu, więc ja bym był fanem nadal nauki czy języków. Wracając do tematu na chwilę. A, pro, a propos bycia fanem produktów Samsunga i ich użytkownikiem takim chyba dość hardkorowym, mm -hmm, Tak, ale nie jestem obiektywnym, bo jestem ich ambasadorem, więc to jakby to już... To... Okej, okay, ale, ale to <laughs> tym lepiej, skoro jesteś ambasadorem, no to zakładam, że oni musieli brać i pod uwagę twoje zasięgi i też to, że ty realnie tych produktów mocno używasz i potrafisz coś o nich powiedzieć. Ja, zacz ja zacząłem z nich korzystać znacznie dawniej niż yy, oni się one zwali do mnie, znaczy... W ogóle z wszystkimi markami, z jakimi, no nie, nie jest ich dużo, ale jeśli pracuję z jakimiś markami, to to jest tak, że korzystałem z nich. Marka zauważyła, że korzystam i powiedziała, Hej, Michał, może nie wiem, czasami przedpremierowo dostaniesz jakieś urządzenie, albo, albo nie wiem, może sponsorujemy odcinek jakiegoś twojego podcastu czy coś, żeby tam się pokazać. Nie? Więc to jest taka bardzo organiczna współpraca, nie jest to tak w zasadzie, że przychodzą z nowym produktem, z którego ja nie korzystałem i mówią, Michał, weź to komponę. Tak, Okej, okay, tak. dobra. I teraz pytanie brzmi, czy biorąc pod uwagę, jak fundamenty Google trzęsą się z powodu e, Dawida z procą o nazwie OpenAI, to biorąc pod uwagę Samsunga i jego zasoby i jego, mam wrażenie, bardzo szybkie implementowanie wszelkich nowinek, to czy Samsung napędzany AI-em potencjalnie może być killerem iPhone'a? E, dobre pytanie. E... Na pewno nie może być killerem iPhone'a w segmencie tych Apple fanboyów, którzy będą korzystać z tego urządzenia niezależnie od, od wszystkiego, ale myślę, że te nowości i AI AI-owe, które Samsung pokazał w tym roku, już sprawiają, że kropla potu spływa po czołach garści ludzi, którzy, którzy byli mocno związani z zapłem ekosystemem, bo to są jakby garść tych funkcji związanych z produktywnością trafia ja po prostu do telefonu, więc przeglądając sobie dowolnego blog posta, dowolną stronę internetową, mogę sobie szybko zrobić podsumowanie tej strony. Jakby czytając artykuł na money.pl czy, 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 czy gdziekolwiek indziej, mogę sobie bardzo szybko podsumować, oszczędzić dużo czasu. Mogę sobie tworzyć podsumowania, maili, wiadomości przydługawych na Slacku po to, żeby znowu... No, umówmy się, dla większości z nas telefon jest żeby nie być głównym narzędziem pracy. Wiele, wielu z nas na telefonie ma prywatne biuro i zarządza czy przez Slacka, czy przez zasane, czy przez jakieś Trello. To jest biznesowy miecz świetlny obecnie. O, zdecydowanie. I, I teraz moment, w którym na, tam natywnie trafiają funkcje, bo umówmy się mogliśmy sobie zainstalować ChatGPT GPT w aplikacji, mogliśmy mieć do tego dostęp już jakiegoś czasu na każdym telefonie, ale te funkcje, które trafiają natywnie, a akurat w WS24 jest też natywna wersja na przykład funkcji translacji notatek głosowych. Ja korzystam z notatek głosowych, jak jadę samochodem, mam jakiś pomysł, to, to, to nie piszę, tylko nagrywam sobie notatkę głosową do siebie, no i potem jakby bardzo szybko mam z niej transkrypcję. Teraz w tej nowej wersji podsumowanie. Czasami nawet jak bełkoczę bez sensu przez pół godziny sam do siebie, to potem zamiast to przesłuchiwać to jest, czasami tak. Wow. To, to, to tworzy mi się podsumowanie, które jest dużo bardziej spójne niż, niż moje wypłuciny. Także jest w tym naprawdę dużo wartość. No i uważam, że, że to jest jakby mega przyszłość. To, to, to był super ruch i, i fajnie, że Samsung tak szybko na to wskoczył. I wydaje mi się, że jeśli wskoczą w to jeszcze, jeszcze mocniej i postawią na. Znaczy wydaje mi się, że najwięcej wygra producent, który szybko wdroży to, co widzimy w, czy w tych okularach meta, czy, w, czy, w, czy, czy w, w czacie głosowym, czata GPT, z którym można sobie na przykład pogadać i przećwiczyć rozmowę rekrutacyjną. tak? Ten, kto pierwszy wdroży to w telefonie, jako Bixby, czy Google Assistant, czy cokolwiek innego, będzie największym wygranym w branży mobilnej. Nie? Apple nie jest znany z tego, że wdraża rzeczy jako pierwsze, oni zazwyczaj wdrażają rzeczy jako, jako ktoś późniejszy, ale robią to turbo w sposób dopracowany przemyślany. i przemyślany, i, i to jest ich jakby, jakby super moc. Natomiast w świecie, w którym ta, ta sztuczna inteligencja. Pędzi tak mocno, i to, to wydaje mi się, że firma, która ma dużo szybsze iteracje zmian w tych telefonach, może wygrać więcej. Także um, no zobaczymy, jak to się będzie działo. Na, na pewno z, z, z takich dużych producentów Samsung jest pierwszym, który wdrożył te, te, te rozwiązania. Szanowni widzowie, słuchacze, dziękujemy za Wasz czas. Tutaj stawiamy kropkę. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o całej rewolucji AI, którą właśnie obserwujemy. Dajcie znać, czy korzystacie z AI w Waszych karierach, w Waszych biznesach, i dajcie również znać, czy. Samsung napędzany mocno AIM będzie potencjalnym killerem iPhone'ów. Dziękujemy za wasz czas, kłaniamy się nisko, Michale. Bawiłem się przednio, co zresztą chyba pokazuje licznik, ile to wszystko trwało. Dziękuję za taką garść nowinek, podpowiedzi i przede wszystkim, że mówisz o tym w bardzo prosty i zrozumiały sposób, który, mam nadzieję, przysłuży się setkom, jak nie tysiącom naszych widzów. Kłaniam się i dziękuję za Twój czas. Dzięki bardzo.